tak mówię, że to taka krótka przerwa, no bo poczucie czasu jest bardzo względne. 507, 964, 253. Nie skupiają się Państwo w przerwie krótkiej. 507, 964, 253. Gramy do Kożuszka, a Kożuszek dzisiaj będzie, no według planu, to on ma być 10 po 10. Proszę Państwa, sąd wykonawczy wydał nakazy aresztowania posłów Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika. Jednocześnie z nakazem aresztowania sporządzono nakazy doprowadzenia do jednostek penitencjarnych. O zatrzymaniu posłów zadecyduje teraz moment przekazania tych nakazów policji. W związku z licznymi zapytaniami dziennikarzy informujemy, że dotychczas nie wpłynęły postanowienia sądu nakazujące policji doprowadzenie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, tak poinformowała policja. Ale we wpisie w mediach społecznościowych dodano, że po otrzymaniu stosownych dokumentów policja wykona czynności administracyjne przewidziane prawem. Ten nakaz aresztowania posłów Kamińskiego i Wąsika w mediach społecznościowych skomentowali politycy PiS-u. Były premier Mateusz Morawiecki napisał tak: bezprawie w czystej formie. Tak właśnie rodzą się dyktatury. Decyzja warszawskiego sądu dotycząca nakazu aresztowania posłów Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika jest skandaliczna i oburzająca. To kolejny dowód na brak poszanowania prawa i konstytucyjnych zasad, w tym prezydenckiego prawa łaski, przez obecną ekipę Tuska i Hołownię. Decyzja ta narusza zasadę trójpodziału władzy, potwierdza polityczne podporządkowanie rządowi Tuska sądu, który wydał taki nakaz. To ponury znak obecnych czasów. Ludzie walczący z korupcją mają wylądować w więzieniu, a ci o korupcję podejrzewani trafiają z celi do Brukseli. Na to nie będzie naszej zgody, dlatego tak ważne jest to, abyśmy 11 stycznia bieżącego roku licznie zgromadzili się pod Sejmem, żeby zaprotestować przeciwko bezprawiu i agresji Tuska, Hołowni i ich politycznej ekipy, tak napisał Rafał Bochenek. Były minister edukacji Przemysław Czarnek, profesor Przemysław Czarnek dodał, że to zbrodnia sądowa z pogwałceniem wszelkich standardów praworządności. To jest gwałt na podstawowych wolnościach i prawach człowieka. Stalinizm w czystej postaci. No to może kilka słów o tym bezstronnym sądzie. Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, pan Tomasz Trębicki, to jest wieloletni członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. To właśnie ten pan sędzia wydał ten nakaz aresztowania posłów PiS-u Kamińskiego i Wąsika. Jak wcześniej informowało Radio LMF FM, sprawy posłów w sekcji wykonawczej sądu przejął dziś nowy sędzia ze względu na to, że poprzednia sędzia była na zwolnieniu i teraz poszła na urlop. Odrzucił on wnioski obrońców Kamińskiego i Wąsika o umorzeniu wykonania kary. Z kolei wiceprezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Piotr Maksymowicz, również członek Justicji od kilkunastu lat, podpisał komunikat prasowy wydany w tej sprawie. No, to się panowie sędziowie zapisali chwalebnie w polskiej historii. A co dalej? Na platformie X prezydencki minister Marcin Mastalerek napisał dzisiaj, że prezydent Duda zaprosił obu panów posłów Kamińskiego i Wąsika do Pałacu Prezydenckiego na jutro na godzinę 11. Odbędzie się wówczas uroczystość powołania ich bliskich współpracowników Błażeja Pobożego i Stanisława Żaryna na doradców prezydenta RP. Jak napisał pan redaktor Wojciech Biedroń, portal W Polityce ustalił, że o złożeniu kasacji przez pełnomocników Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie nie może być obecnie mowy. Tymczasem w mediach zdatowanych z obecną władzą aż roi się od podobnych informacji. Co ma na celu ta dezinformacyjna operacja?
Wiele wskazuje, że chodzi o wciągnięcie prezydenta Andrzeja Dudy w niebezpieczną grę. Polowanie na ministrów PiS-u ma się skończyć osadzeniem ich w więzieniu. Czy to się uda, pyta redaktor Biedroń. Immunitet obowiązuje, a podstawą tego stanowiska jest postanowienie Sądu Najwyższego i brak możliwości publikacji uchylonego postanowienia marszałka w Monitorze Polskim. Brak jest legalnych możliwości zarządzenia wyroku zniesionego aktem łaski, podkreśla obrońca Mariusza Kamińskiego w oświadczeniu przesłanym portalowi w polityce.pl. Zresztą niedawno pan mecenas to mówił również na naszej antenie, na tej telewizji Republika. W sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika kilka spraw jest jasnych, pisze redaktor Biedroń. Obaj zostali skutecznie ułaskawieni w 2015 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę, a decyzja Szymona Hołowni o wygaszeniu ich mandatów była nieprawomocna i została uchylona przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie po kontrowersyjnej decyzji Sądu Najwyższego skazał, w cudzysłowie, polityków na wyroki bezwzględnego pozbawienia wolności oraz zakaz pełnienia funkcji publicznych. Stało się tak pomimo oczywistego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o tym, że ułaskawienie prezydenta było zgodne z konstytucją. Dziś Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia zdecydował o wykonaniu kary dla obu polityków. Stało się tak z jawnym pominięciem powyższych faktów. I tak szybko, że sąd nie zaczekał nawet na posiedzenie Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, która rości sobie prawo do orzekania w sprawie Mariusza Kamińskiego. Zresztą na marginesie dodam, że to, co zrobił neomarszałek rotacyjny Hołownia w tej sprawie, znaczy to, że on ujawnił, że zna treść tego orzeczenia, które ma dopiero zapaść w środę, no to jest mistrzostwo świata, naprawdę. W tym samym czasie rozpoczęto naciski na prezydenta Andrzeja Dudę, który rzekomo mógłby ponownie ułaskawić obu polityków. Naciski były w rzeczywistości tanią manipulacją mediów i polityków Donalda Tuska. Prezydent nie może ponownie ułaskawić posłów PiS-u, gdyż zrobił to już skutecznie w 2015 roku. Gdyby prezydent z oczywistych powodów odrzucił taką możliwość, w czym solidarnie wspierali go posłowie Kamiński i Wąsik, zaczęto suflować w mediach zblatowanych z obecną władzą o możliwości złożenia przez obu skazanych polityków kasacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. To także bzdura, pisze redaktor Biedroń. Ich pełnomocnicy nie otrzymali nawet uzasadnienia oraz zdania odrębnego do grudniowego wyroku Sądu Okręgowego. Skutecznie skorzystali też z odwołania od decyzji Hołowni. Złożenie kasacji, to z przekąsem też podkreśla mecenas Roman Giertych, oznaczałoby, że godzą się z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie. Obaj politycy w rozmowie z portalem W Polityce podkreślają, że nie ma mowy o podważeniu ich immunitetów. O żadnej kasacji w najbliższym czasie mowy być nie może. Trzeba jednak pamiętać, że polowanie na Wąsika i Kamińskiego odbyło się w atmosferze całkowitej anarchii i bezprawia. To już jawna zemsta kasty sędziowskiej oraz jej politycznej przybudówki, które łamią prawo, a proces Wąsika i Kamińskiego zamienia się w proces Kawki. Pełnomocnicy polityków PiS-u próbują więc grać w szlachetne szachy prawnicze z bandą złoczyńców, dla których konstytucja i zasady to tylko wyświechtane słowa, które nie mają najmniejszego znaczenia. Tak napisał pan redaktor Biedroń i ja się z nim zgadzam w całej możliwej pełni i w całej możliwej rozciągłości. Pan się naczekał. Pan Tomasz z Gostynina. Kłaniam się, panie Tomaszu. Dobry wieczór. Halo. Kochani, ciemność widzę. Znaczy nie słyszę pana. Halo, halo, panie Tomaszu. Jest pan z nami? Może tak być, że ja nie słyszę. Państwo słyszą. Ale ja naprawdę nie słyszę. Halo. Halowóz, halowóz. Nie słyszę pana Tomasza z Gostynina. Coś tam musi się przełączyć. Prezydent Andrzej Duda poinformował na konferencji prasowej po spotkaniu, po rozmowie z rotacyjnym neomarszałkiem Hołownią, że nie ma żadnych wątpliwości, że panowie Kamiński i Wąsik mają mandaty poselskie, które zostały przydane im przez obywateli w ostatnich wyborach i mają prawo wykonywania tych mandatów. To był cytat.
i powiedział, że zakomunikował to panu marszałkowi. Za chwilę państwu opowiem, co tam się działo. Udało się połączyć, tak, z panem Tomaszem. Panie Tomaszu, pan Tomasz z Gostynina. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. O, pozdrawiam fantastycznie Republikę. Teraz pana słyszę bardzo dobrze. Tak, tak, pozdrawiam Republikę. Ostatnia stacja prawicowa. I tak, halo, słychać mnie? Tak, słychać pana bardzo dobrze, proszę mówić. Ostatnia stacja prawicowa, no tak, no w sumie tak, już tylko my... Ostatnia deska ratunku dla społeczeństwa. Namawiam wszystkich do jechania na protest, bo jest to protest, walczymy o ojczyznę. Bo to, co się dzieje, to po prostu no, partia rządząca Tusk robi to, co obiecał Niemcom, demontuje polskie państwo. W najprostszy sposób i najszybszy. Nie myślałem, że będzie to tak szybko. No ale tak się dzieje niestety. Mam taki problem, że mieszkam w powiecie gostynińskim i chodzi o to, że nie mogę nigdzie znaleźć placówki PiSu ani autokaru, który by mnie zawiózł na ten protest 11. I tutaj jest problem, bo jest dużo masę miast, w których ludzie chcą jechać zaprotestować. A tam jest jakiś pan Tomaszu, jest tam jakiś klub Gazety Polskiej, żeby pan się zapytał w klubie Gazety Polskiej. Na pewno będą wiedzieli Gostynin, co tam może być obok. Halo. Tak, to jest województwo mazowieckie, niedaleko, to 20 km do Warszawy. No to trzeba jakoś do nich dodzwonić. Jeszcze raz pozdrawiam Republikę i tak dalej, pracujcie panowie. Jak się panu uda do nich zadzwonić, na bank odbiorą i na pewno do pana. No jakbyśmy mogli z chłopakami, to byśmy tam przyszli z pochodniami po pana, ale nie wiem, czy damy radę, bo jest dużo zgłoszeń. Dobra, pozdrawiam serdecznie, panie Tomasz, wszystkiego dobrego. Skończę z tym Hołownią, bo nie, to trzeba powiedzieć, przecież w TVN-ie tego nie pokażą. Proszę sobie wyobrazić, że ten marszałek rotacyjny w ostatniej chwili przyszedł na to spotkanie z panem prezydentem, chociaż wiedział, jaka jest godzina, że są umówieni na 13:30. I co on robił? Czym się zajmował tuż przed tym spotkaniem i przed tą rozmową z prezydentem Dudą? Bardzo uprzejmie proszę, Telekino, pokażcie proszę, co tam robił ten neomarszałek rotacyjny Szymon Hołownia w tym pałacu? Nie wyglądał przez okno. To może być. Tak, okno do języka. No i jest to, prawda? Tam nawet nie będę zaglądał. Nie będę się znęcał i nie będę tego komentował, ja tylko powiem, że od 2 miesięcy pan Szymon Hołownia piastuje ten urząd, ten wysoki urząd, no właśnie z taką powagą i z taką godnością, jak było widać. Jak to wszystko, co się dzieje, skomentowała minister w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Pan Kamiński i pan Błąsik są posłami. Zostali ułaskawieni zgodnie z prawem w 2015 roku. Zgodność tego działania z konstytucją potwierdzał Trybunał Konstytucyjny i to aż w 3 wyrokach. Natomiast cały galimatias prawny, z którym mamy dzisiaj do czynienia, to konia z rzędem temu, kto się w tym orientuje. To jest sytuacja dramatyczna państwowo.
tak dalece sięgająca niepewność prawna jest dewastująca dla polskiego państwa. Pan prezydent mówi jasno, tylko zrobienie kroku w tył, ochłodzenie emocji i doprowadzenie do tego, że wszystkie instytucje, przede wszystkim sądy, będą działać zgodnie z konstytucją, uznaje tę prerogatywę, pozwoli tę sytuację wyciszyć, uspokoić emocje, przywrócić stan zgodny z prawem. Za całą sytuacją stoją ludzie, którzy przez lata mieli usta pełne frazesów o demokracji, poszanowaniu konstytucji. Konstytucja odmieniana przez wszystkie przypadki gorzej, jak trzeba ją respektować, również w ujęciu, że pewne prawa przysługują tym, których uznaje się za oponentów politycznych. To jest wyznacznik dojrzałej konstytucji, dojrzałej demokracji. Zaskakująca jest ta niezwykła sprawność wymiaru sprawiedliwości i determinacja w tej konkretnej sprawie. Postępowanie toczy się błyskawicznie i mówię to oczywiście z przekąsem. Na przykład sprawa byłego marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, ciągnąca się od wielu miesięcy, której osoby pod nazwiskiem publicznie kierują zarzuty. Znak zapytania pojawia się tutaj ogromny. No, o sprawie pana profesora, byłego marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, to my mówimy, mam wrażenie, cały czas. I co z tego, możemy sobie tak pogadać. To jest na rękę ochyżemu Rojowi. To wszystko, co się dzieje z tą sprawą i z tym byłym marszałkiem. Proszę Państwa, jak się temu wszystkiemu tak naprawdę na chłodno, obiektywnie przyjrzeć, tutaj nie ma żadnego sporu prawnego. To jest sztucznie dęty, sztucznie wywoływany spór. Jeśli przeczytać uważnie artykuł 139 Konstytucji, który mówi o tym, na czym polega to prawo łaski, używane przez pana prezydenta, no to dla wszystkich będzie jasne i oczywiste, że to jest tak, jak powiedziałem, to jest dęty spór. To jest spór kreowany na potrzeby tej właśnie narracji, że oto mamy chaos i za ten chaos odpowiada Prawo i Sprawiedliwość. Nie, nie mamy żadnego chaosu. Mamy ludzi, którzy nie cofną się przed niczym, żeby zrealizować swoje cele. A jakie to są cele? No to o tym cały czas rozmawiamy. Moim zdaniem tym głównym celem jest to, żeby Polska wpadła w łapy Berlina, fasadowo Brukseli. Jeszcze nie raz będziemy o tym dyskutowali. Proszę pozostać z Republiką, proszę na siebie uważać, bo pogoda, no klimat tam nigdy nie sprzyjało, bo pogoda jest groźna. Ja się kłaniam i do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra.